okłamali cię. Tak, ciebie okłamali. Pytasz kto? Twórcy kursów i kontentu, którzy mówią, że copywriting jest łatwy. Czy copywriting jest łatwy? Czy copywriting jest trudny? Czym w ogóle ten copywriting jest? Z tym mitem rozprawię się w dzisiejszym odcinku. Teraz krótkie intro, a ty w tym czasie masz 8 sekund, żeby kliknąć lajka dla Spotify'ka, zostawić suba dla YouTube'a. To pomoże mi zapraszać gości, którzy na te suby i lajki patrzą. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema, jeśli jeszcze mnie nie znasz, to nazywam się Daniel Bartosiewicz, prowadzę ten podcast. Jestem w content marketingu od 2019 roku, na freelancie od 2021 i przez ten czas nagapiłem się na wiele patologii w copywritingu. Wiele patologii, które wynikają z tego, że ludzie powielają błędy, powielają schematy, powtarzają po kimś, wierzą w coś, co gdzieś usłyszeli, nie sprawdzili na własnej skórze, ewentualnie rzeczywistość ich zweryfikowała. Wiele takich osób, wiele takich przekonań rzeczywistość zweryfikowała, jeżeli chodzi o trudność copywritingu. Bo ktoś kiedyś powiedział, że copywriting jest łatwy, że to, żeby zostać copywriterem, wystarczy kupić jakiś byle jaki kurs, przeczytać pierwszą lepszą książkę i iść pozyskiwać zlecenia. I już w pierwszym miesiącu zarobisz 100, 200 albo 500 zł za 160 godzin pracy. Czy warto? Zajebiście warto, bo to jest 100 zł, nie? To jest mit. A potem okazało się, że przyszedł ChatGPT i zabrał pracę. No jak to jest kurwa możliwe, że ChatGPT zabrał pracę? Nagle się okazało, że żeby pokonać ChatGPT trzeba się przyłożyć. Ale jak to przyłożyć? Przecież copywriting jest łatwy. Jak to jest możliwe? Przecież powiedzieli mi, że wystarczy wstawić słowa kluczowe, napisać 500 słów i to jest tyle. No kurde, nie. I tu właśnie cię okłamali. To nie jest copywriting. To, co ci przedstawiono jako copywriting, to nie jest copywriting. Copywriting to jest o wiele więcej niż napisanie tekstu, wstawienie słów kluczowych i puszczenie tego do klienta. Copywriting to jest coś więcej niż pisanie za 5 zł, za 1000 znaków albo łapanie zleceń na good contencie, co już nie jest możliwe, bo tam zleceń nie ma. Copywriting jest łatwy, ale i jest trudny. Na początek, dlaczego powiedziano ci, że copywriting jest łatwy? To jest bardzo proste. To jest podstawowa technika marketingowa, czyli jeżeli chcesz przekonać kogoś do zakupu czegoś, pokaż mu, że to jest banalnie proste, pokaż mu, że to nie kosztuje wysiłku. Obniż postrzegany wysiłek do minimum. Podam ci to na przykładzie. Porównaj sobie takie dwie sytuacje, kiedy trener personalny mówi swojemu podopiecznemu, że jak będziesz przez rok na diecie i będziesz codziennie ćwiczyć, to schudniesz 10 kilo przez rok. A teraz porównaj sobie to do sytuacji, gdzie ktoś mówi ci, że wystarczy, że położysz się na tym łóżku na godzinę i zrzucisz 10 kilo. Co brzmi bardziej sexy? Oczywiście, że to łóżko. Wystarczy, że się położysz i schudniesz 10 kilo? Come on, kto by tego nie wziął? Każde pieniądze to może kosztować. I dokładnie to ci zrobili. Powiedzieli ci, że copywriting jest łatwy, bo gdyby ci powiedzieli, czym copywriting naprawdę jest, jak się nieraz trzeba nazasuwać, jak klient potrafi dopiec, to człowiek dwa razy by się zastanowił, czy copywriterem w ogóle chce być. A jeszcze jakby ci powiedzieli, że jak nie masz zleceń, to nie masz kasy i nie masz co jeść, to myślisz, że kuźwa, to ja nie chcę być copywriterem. Ale nie mogą ci tego powiedzieć. Nie mogą ci tego powiedzieć, bo po pierwsze to nie jest sexy, po drugie wtedy nie kupisz kursu albo książki. Tada! Jak to wygląda naprawdę? Czy copywriting jest trudny, czy copywriting jest łatwy? Ja tu nie będę oryginalny, ani seksowny, bo to zależy, jak ze wszystkim, to zależy. Powtarzający się schemat u moich gości w podcaście, a miałem tych gości już blisko 40 w tym momencie i kolejnych dogrywam, ci ludzie lubią pisać. Ci ludzie po prostu lubią pisać i zostanie copywriterem wynikło z tego, że lubią pisać. Nie, że wejdę sobie do online'u, co tam można robić za pieniądze, a będę sobie pisać. Umiem pisać, mam klawiaturę, mam komputer, mam mózg, to będę sobie pisać. Nie, to jest trochę za mało, bo później się okazuje właśnie, że ten copywriting robi się trudny, że trzeba się z jakąś sztuczną inteligencją pojedynkować i to już mi się nie chce, to już mi się nie podoba, to ja nie chcę tego robić. Na początek wszystko jest trudne, kiedy nie umiesz. Wiele osób oczekuje, że zrobią coś pierwszy raz i to będzie zajebiste. Zdarza się. Moja żona, jak pierwszy raz robiła bułki według przepisu swojej cioci Asi z Łodzi, to wyszły zajebiste. Naprawdę, wyszły rewelacyjne. Link do przepisu będzie pod tym odcinkiem. To możesz sobie zrobić i sprawdzić. Wyszły świetne te bułki. Po prostu powiedziałem od razu, że rób drugie. Zrobiła drugie, też wyszły świetne. Ale trzecie już nie. Trzecie się rozlały. Ciasto się rozlało. Zrobiło się bardzo rzadkie i trzeba było szyć. Ona chciała to ciasto wywalić do kosza, ja tam trochę dosypałem mąki. Coś z tego wyszło. Ale to jest raczej wyjątek od reguły. Raczej
tak jak ten pierwszy naleśnik idzie do kosza, albo dla psa, albo dla ojca. I tak to wygląda wszędzie. Jeżeli się za coś zabierasz, to jest kurwa logiczne, że nie umiesz tego robić. A skoro nie umiesz tego robić, to będzie dla ciebie trudne. I tutaj masz wybór. Albo odpuścisz i zajmiesz się czymś, co jest proste, pójdziesz na łatwiznę, znajdziesz jakiś skrót albo kogoś, kto zrobi to za ciebie, albo się tego kurde nauczysz. Nie ma innej drogi. I będę to powtarzał, dopóki będę miał zdolność mówienia. Nie ma chodzenia na łatwiznę. Jak chcesz chodzić na łatwiznę, to dojdziesz tylko tam, gdzie doszli inni chodzący na łatwiznę. To, co wartościowe w życiu, kryje się za ciężką pracą, wytrwałością, cierpliwością i tak dalej. Ja nie siedziałem na dupie, tylko się uczyłem. Uczyłem i ciężko pracowałem. I rozumiem ludzi, którzy chcą sobie popracować 6-8 godzin dziennie i fajrancik. Ja pracuję 10 godzin dziennie i w weekendy. Dlatego, że nadrobię. I im więcej coś robię, im więcej powtórzeń czegoś, tym z większą łatwością mi to przychodzi. Bo ja już na przykład nie muszę się zmurzać nad strukturą artykułu, tylko słyszę słowo kluczowe i wiem, aha, dobra, to będzie tu, to będzie tu, to będzie tu, a to będzie tu. Nie muszę się bardzo zmurzać nad mailem sprzedażowym, czy ofertą sprzedażową, czy kopii na reklamy, bo wiem, że jak zbadam klienta, zbadam potrzeby, zbadam produkt, zbadam rynek, zbriefuję mojego klienta, spytam, co jest ważne dla jego klientów, co jest unikatowe w jego produkcie. Jeżeli się tego wszystkiego dowiem, jeżeli przyłożę się do researchu, to napisanie tego kopii będzie dla mnie proste, ale do tego też musiałem dochodzić. Musiałem przez te 5 lat wkładać wysiłek w to, żeby teraz przychodziło mi to z łatwością. Jest taka anegdota, że podszedł gościu do Pabla Picassa, gdzieś go namierzył w restauracji i powiedział tak: mistrzu, masz tutaj serwetkę, narysuj mi coś, ja płacę każde pieniądze. No to Pablo Picasso wyjął węgielek, namachał tam jakieś maziachy, dał temu gościowi i mówi $100,000. Gościu takie oczy, że jak to 100 tysięcy? Przecież tutaj tylko 5 minut rysowałeś po serwetce. Stworzenie tego rysunku zajęło ci chwilę. Pablo Picasso na to odpowiedział: nie, przyjacielu, stworzenie tego rysunku zajęło mi 40 lat, bo on 40 lat uczył się rysować tak, jak rysował. I tak samo jak ktoś słyszy czasem wycenę swoich usług, że ktoś próbuje zaniżyć ich cenę, bo coś zajęło danej osobie mało czasu, to bardzo często słyszy się od profesjonalistów odpowiedź, że 20 lat uczyłem się, żeby mi to zajęło pół godziny. Więc tak, jak dojdziesz do wprawy, copywriting będzie łatwy. Jak nie dojdziesz do wprawy, to copywriting będzie trudny. Ale w żadnym razie nie ma takiej kurwa opcji we wszechświecie, że dzisiaj kupisz kurs, dzisiaj zaczniesz pisać, dzisiaj przeczytasz książkę, albo dzisiaj, nie wiem, znajdziesz sobie mentora, przyjdzie do ciebie Gary Halbert, wstanie z grobu i zacznie cię uczyć, jak pisać teksty, albo John Caples czy David Ogilvy wstaną z grobu i będą stać nad tobą i mówić ci, co masz robić, albo wyklikasz to sobie z czata GPT i zostaniesz świetnym copywriterem i będzie to dla ciebie proste. Nie ma opcji. I na zakończenie powiem ci taką mądrość, że generalnie jeżeli ktoś mówi ci, że coś będzie łatwe, szybkie, przyjemne, to prawdopodobnie właśnie chce ci coś sprzedać. Miej to na uwadze. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie wartościowy, jeżeli dzięki temu trochę bardziej rozumiesz to, czy copywriting jest łatwy, czy jest trudny i dlaczego jest łatwy i dlaczego jest trudny, kliknij lajka dla Spotify'ka, zostaw suba dla YouTube'a. Jeżeli masz jakieś pytania na temat trudności copywritingu albo tego, co zrobić, żeby było łatwiej, wpisz w komentarzu, będę odpowiadał. Pamiętaj też o materiałach dodatkowych, m.in. o bezpłatnym kursie, o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Link będzie w opisie. Ja za dzisiaj ci dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. Siema!